O, ładnie drzewko ustawiłem na pierwszą scenę nowego odcinka. Myślę, że może być. A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Atom RPG. Co robimy dzisiaj? Zgodnie z planem najpierw udamy się do koczowiska pijaków jeszcze raz. Bo tutaj ma teraz iść ta cała banana Devi Krishna. Ona sobie biega po pustkowiach, zbiera zwolenników, głosi słowo, a my biegamy za nią, realizując zadanie, które zlecił nam Igor z organizacji Grzybnia, tutaj z Krasnoznamiennego. I tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, wydaje mi się, że to będzie ostatnie miejsce, do którego ona miała zajść. Czyli jakbyśmy załatwili tę sprawę, to myślę, że możemy wracać do Krasnoznamiennego. Powiemy Igorowi, co udało się dowiedzieć o tej całej Devi Krishnie. Pójdziemy do Abrahama, bo udało się też dla niego zrobić zadanie. Pokonaliśmy tych bandytów od książek. Fajnie to nawet wyszło. Przez ten czas jeszcze zgromadziliśmy sporo kasy nawet, więc będzie można od Abrahama kupić tę książkę, na którą nie było mnie stać, jak ostatnio byłem w Krasnoznamiennym. Ta książka wydaje mi się, że zwiększy nam umiejętności pierwszej pomocy. To by było dobre też. I ponieważ mamy więcej kasy, to również będzie można zapłacić strażnikowi przy tej głównej bramie prowadzącej do takiego właściwego miasta. Zrobimy sobie tam skrót, żeby no, za każdym razem za mury nie wchodzić przez to podziemne miejsce, tam przez studnię, nie? Żeby studnią tam nie chodzić. No dobra, no to takie sprawy. No i udało się zebrać w końcu drużynę najemników dla stratega, czyli tam w Krasnoznamiennym też ruszymy tę sprawę dalej. Fajnie by było w ogóle dotrzeć do Krasnoznamiennego nocą, to byśmy od razu zrobili to zadanie z fałszywą mumią Lenina. Może od cyganki byśmy dostali nagrodę jakąś ciekawą, bo to wiecie, tam konkurencja, nie? Ale wydaje mi się, że nocą teraz to raczej tam nie dojdziemy. Teraz jest noc, zanim ja tam dojdę, to już będzie dzień. Tu musimy kiedyś trafić za dnia, ale to tak szybko dzień nie nastanie. Ale to spokojnie, będziemy jeszcze chodzić po tych obszarach, także porobimy te wszystkie rzeczy. W ogóle coś tu zaczęło padać. Mam nadzieję, że to nie jest opad radioaktywny. W tych czasach nigdy nic nie wiadomo. Tu się w ogóle jakieś mgły pojawiły. Możliwe, że zjawiska pogodowe mają wpływ na losowe wydarzenia tutaj na pustkowiach. O, może na skróty sobie przejdę przez ten obszar. Przypominam, że jak przechodzimy przez te znacznikowe takie obszary, to zatrzymuje się ta wskazóweczka czasowa. Nie? Możemy zaoszczędzić trochę czasu. Nie żeby to było jakieś tam bardzo ważne, no ale niech tak będzie. W ogóle głodny jestem. Może rozbijmy sobie jeszcze obozowisko, co? Sobie obalimy jakąś puchę. Przypominam, że mamy taką zdolność, na skutek której głód narasta dwa razy szybciej. Dla naszej postaci, znaczy u naszej postaci. No, takie miejsce tutaj mamy. Jeżeli by było jakieś miejsce z ruinami domków, czegoś takiego, to warto się rozglądać, czy nie ma pojemników na śmieci do przejrzenia. To jest taki wyjątek krytyczny z tymi pojemnikami. W pojemnikach na śmieci zawsze coś może być. Jeżeli mają to zielone podświetlenie takie, nie? Więc o tym trzeba pamiętać. Ja w ogóle tę czapkę zmieniałem? Zmieniałem, dobrze jest. Czapka jest właściwa. No dobra, koczowisko pijaków. W ogóle ten taki, że tak go sobie nazwę, główny bimbrownik, on chyba z nami nie chciał ostatnio gadać na jakieś tam tematy, nie? Teraz jak mamy skręta i mamy perfumy, to można by podnieść charyzmę i coś tam z nim ruszyć. Dobra, coś tu się dzieje. Całkiem nieźle radzisz sobie na pustkowiach, więc z daleka słyszysz ujadanie psów i wyzwiska wykrzykiwane przez ludzi. Możesz przejść obok, ale możesz też podejść bliżej i zobaczyć, o co chodzi. O, chyba trafiliśmy na jakiś konflikt. Nie wiem, czy powinniśmy brać w nim udział, ale no, przyjrzeć się zawsze można, żeby podjąć decyzję. Sprawdźmy to. Ta, już słychać jakąś walkę. Coś tu się gdzieś... Ta, tu się ktoś bije ostro. Jak mu pociągnął ten gościu? Co tu się dzieje? Ale to jest jakiś gościu na zielono, widzicie? Czyli nie stanowi dla nas zagrożenia. Pies też jest na zielono. O, tu jest jakiś bandyta. Tu też, tu też. Czyli zostali pewnie zaatakowani, nie? Spróbujemy im pomóc?
No w sumie może można by spróbować, daleko jestem. Z tymi moimi krótkimi broniami to ja przecież tam nie dostrzelę. No ale może zdążę jakoś tu podejść. Aha, no dobra, gościu już padł, nie? Biedny pieseł tam jest bity. O, dobrze, pieseł sobie radzi. Jak ten pieseł mu pociągnął w krocze? Co tu się stało? Ej, co by się tutaj nie stało, to przeszukujemy zwłoki wszystkie, nie? Dobra, może jakoś dojdę, może strzelę w jakiegoś, zdobędziemy jakiegoś ekspa, chociaż za jednego bandytę, nie wiem. O, pieseł, trzymaj się. Biegnie, proszę nie kopać psa, tak? No, otrzymuje jakieś tam obrażenia, jest lekko ranny, ale ładnie kosi pies. No przecież ja tutaj nie dostrzelę, jestem za daleko, prawie martwy jest. A może z innej broni? O, chociaż one mają taki sam zasięg chyba, nie? Ty, Fidel, ty masz broń taką długolufową, mógłbyś z większej odległości nawalać. Weź ty, Fidel, może ja cię bardzo proszę, zmień broń. Tak, wyjmij tę długą. I weź spróbuj, tylko proszę cię, nie postrzel psa, tak? Weź spróbuj celować w tego gościa, on jest zdrowy. Mam cię. No mam nadzieję, ja ci może zejdę z linii strzału, chociaż on też pewnie będzie musiał podejść. Aż taka dobra ta strzelba nie jest, żeby nawalać z takiej odległości. Spróbujmy zejść z linii strzały, pod strzału podchodząc w tym kierunku, może sięgnę któregoś, prawie martwy, no nie sięgnę, muszę podejść bliżej. No dobra, podchodzimy. Proszę zostawić psa. Biedny pies, lekko ranny, Kurde, ubiją go zaraz tutaj. Ten go kopie jeszcze w dupsko. Pies, broń się! Tak jest, atakuj go! Dobry pies! Prawie martwy. No nie mogę sięgnąć tutaj nikogo. Dobra, Fidel. Fidel, ty masz lepszą broń. Czemu ty stoisz tak daleko? Musisz podejść tutaj za chwilę. Dobra, zróbmy ruch. Tak. Może te trzy kroczki. Dobra, mogę już strzelać. Uwaga. Och, złociłem go. Dobra, jeszcze tego spróbujemy. Zacięło się, no. To są te zardzewiałe bronie właśnie, nie? O, pies zrobił unik. Tak, jest! Pies wygrał. Pomogliśmy mu, nie? Dobry pies, nie? Patrzcie, muszę poświęcić teraz tutaj jakieś akcje na naprawę broni, nie? Jakieś cuda takie. Może weźmy to, przeładujmy. Żeby to już było na przyszłość. Fidel, za wolny jesteś. Co daleko stał. No dobra, pies nie stanowi zagrożenia. Pewnie jest mu smutno, że jego pan tutaj padł, nie? Dobra, przeszukajmy sobie tych gości na pewno. Patrzcie, jest jakieś mielone mięso od razu. Tytoń, będziemy mogli kraftować jakieś skręty, łącząc je z papierem toaletowym. Pusta butelka. Będziemy robić jakieś bełty, tulipany i tak dalej, nie? Łom. 10 do otwierania zamków, dodaje. Wiecie, jakbym chciał do walki tego używać, no to broń biała by się przydała na wyższym poziomie, ale do otwierania zamków to chyba nie ma z tym problemu, tak mi się wydaje. Ten sprzęt można wykorzystać do wyłamywania zamków w drzwiach i otwierania skrzynek. Doskonale sprawuje się również do rozbijania czaszek. A może ten by chciał korzystać z tego, Fidel? Ale nie, to też zwinności dużo wymaga, nie ma tyle, nie? Ale ja to pod ręką muszę mieć do otwierania zamków. Może byśmy otworzyli tę skrzynkę tam, którą zostawiłem w twierdzy Straży Granicznej. Plus 10 jakby doszło do otwierania zamków. Foliowa czapka. Czapka z folii aluminiowej. Jest to wierny towarzysz wyznawców teorii spiskowych. Plus 5 do ochrony przed mikrofalowym efektem sądowania mózgu. Amunicja, fajnie, widelec. No fajne tutaj luty nawet. Zobaczmy tego gościa. Jest nożyk, jest tytoń. O, sełka! Możemy spróbować naostrzyć broń Fidela. Jest kawa, to drogie, nie? I też może siłę dodawać. Tutaj padł ten właściciel psa, tak? Obroża Julbarsa. Wielka psia obroża. Na mosiężnej plakietce znajduje się tylko jedno słowo. Julbars. Kastet koleś miał. Twarda nakładka na palce, wykonana ze stali. W walce wręcz chroni dłoni, zwiększa siłę zadawanych ciosów. 80 sztuk walki, żeby się tym jakoś fajnie posługiwać. Koszt punktów akcji tylko 3. Fajne. Ale Fidel nie ma tak dużo, nie? Ale on i tak będzie z tymi broniami biegał.
stynka rogata. Starzy gadają, że ryba ta jest o wiele większa niż jej rybi protoplasta. Dodatkowo nie miała rogów. I co z tego? Mutacja chroni ją przed gniciem. Można zjeść ją na surowo, ale lepiej smakuje usmażona. Oj, lepiej usmażyć, bo na surowo, zobaczcie, plus 10 do promieniowania, nie? To tak nie bardzo troszeczkę. Koleś chyba się zajmował łowieniem ryb. Ma jakąś przynętę, tu coś złowił, nie? Bateria do latarni, jakieś ruble. Dobra, jest jeszcze jeden bandyta, zobaczymy tutaj. No, herbata, kasparamid do leczenia. No, jest nieźle. I co, psie? Mam cię tu zostawić? Biedny pieseł. Co robimy? Ty, pieseł. Potężny wilczarz strzeże ciała martwego mężczyzny i ponuro szczerzy kły na ciebie. To nie jest tak, że jest gotowy do ataku w każdej chwili, ale trzeba być ostrożnym. Pomimo swoich ran, ta ogromna bestia może łatwo ugryźć cię w gardło. No tak. Podaj mięso wilczarzowi. Gigantyczny pies nie zwraca uwagi na kawałek mięsa w twoich rękach. Zastanawiasz się nad podaniem go bliżej lub po prostu rzuceniem pod nogi olbrzyma. Ale pierwsza opcja może źle skończyć się dla twojej ręki, a w drugim przypadku ryzykujesz utratę całego kawałka mięsa. Ja bym tam zaryzykował. Nie chcę cię skrzywdzić. Tak czy inaczej, najpierw musisz jakoś uspokoić potężne zwierzę. Trzecia opcja. No co ryczysz, głupi pies? Nie chcę cię skrzywdzić. Wilczarz tylko groźnie warczy. Jest zbyt poruszony, aby zwrócić uwagę na twój kojący ton. No kurde. Na wszelki wypadek odejdź. No dobra, spróbujmy. Obroża Julbarsa. Wielki pies wyraźnie nie czuje się zbyt dobrze. Zmęczony liże rany, ale na twój widok zaczyna groźnie warczeć. Pokażmy mu obroże. Jestem swój. Delikatnie wyciągasz obroże. Pies patrzy na ciebie nieprzyjaźnie, ale mimo to zaczyna odruchowo wąchać. Nagle wilczarz się uspokaja. Teraz wygląda raczej na zdziwionego niż agresywnego. Najwyraźniej udało ci się go trochę uspokoić. Dobry pies. Wilczarz patrzy na ciebie wciąż z niedowierzaniem, ale nie ma śladu jego dawnej wrogości. Podaj mięso wilczarzowi. O, 22 punkty doświadczenia. Gigantyczny pies patrzy niezrozumiale na kawałek mięsa w twoich rękach. W końcu śmiesznie prycha i delikatnie zabiera mięso z rąk. Wilczarz zaczyna jeść prezent, okresowo podnosząc wzrok. O. Chyba sztuka przetrwania byłaby tutaj najbardziej odpowiednia. Może nie mam jej na jakimś super poziomie, ale... Stopniowo zdobądź zaufanie wilczarza. Sukces. Kucasz obok gigantycznego psa i zaczynasz obserwować jego nawyki, okresowo głaszcząc go lub wręczając mu jakiś zaczep do zabawy. To zajmuje trochę czasu, ale w końcu wilczarz wesoło szczeka i łaskocze, liżąc twoją dłoń szerokim językiem. Potargujesz sierść psa i wyprostowujesz się, klaszcząc w udo. Wilczarz skacze i patrzy na ciebie uważnie. Chodź, włóczęgo. Chcemy psa w drużynie mieć? Czy chcemy mieć psa w drużynie? Dobra, słuchajcie, pod odcinkiem będzie ankieta. Czy bierzemy psa do drużyny? Wiecie, to są niebezpieczne wyprawy, nie? Możemy go oddać komuś po prostu. Gdzieś będzie bezpieczny pewnie. Albo go zabieramy. Na razie go wezmę.
Zdrowie, 15 na 71, no poranili go tutaj trochę. Pokażcie mi go, udźwig 5. Oj, ty psie, biedny psie. Weź coś tu zjedz sobie. Dobra, 20 zdrowia już ma. Dobry pies, jedz tutaj. 25. 30 na 71. Dobra, na razie starczy, żeby się nie przejadł. Nie mogę go spaść tutaj, nie? Żeby się nie spasł. Chcesz skręta zapalić, nie? No dobra. Ej, mogę czapkę założyć foliową. Czekajcie, muszę sprawdzić, czy ja ją mam. No potężny, potężny jakiś teoriospiskowiec, tak? Nie no, muszę to tutaj zrobić tak jak było. Bo pies się jeszcze wyrzeknie mnie. Gdzie jest moja czapeczka? Fidel, chcesz fajną czapkę? Plus 5 do ochrony przed mikrofalowym efektem sondowania mózgu. Fidel, ja wiem co mówię, to ci się na pewno przyda. Ej, w sumie on mógł to, by to nosić. Nic lepszego nie ma na razie. Ale chyba mu się to nie przyda. Ej, ale ten łom. Plus 10 do otwierania zamków. Tak, 50 moglibyśmy mieć. Dobrze. Dobrze. Dobra, ale nie. Ja muszę spluwę tutaj nosić przede wszystkim. Gdzie jest moja spluwa? Ha. Dobra, pies. Trochę cię podleczyłem. Chodź, musimy iść. Mogę go zostawić u tych bimbrowników tam, by się zajęli nim, nie? Nie wiem, zrobimy ankietę. Jak przegłosujecie, że mam go ze sobą wziąć i go wezmę i coś mu się złego stanie, to będzie na was, nie? Żebyście potem nie płakali. Pieseł. Wilczarz. Jest twoim psem, a może nawet najlepszym przyjacielem na tych przeklętych pustkowiach. A Fidel tutaj taki oburzony. Ej, to ja jestem twoim najlepszym przyjacielem. No dobra. Idziemy. Koczowisko pijaków. Trzeba to ruszyć w końcu. Wydarzenia wydarzeniami, jakieś losowe, ale... ważna sprawa. Julbars, jest taka sprawa. To jest takie koczowisko pijaków. Tu są spoko ludzie, nie musisz być agresywny. Poznaliśmy ich, są w porządku. A ci to nie wiadomo jeszcze, także bądź czujny. Chodź, pójdziemy zobaczyć. Chodź, Julbars. Albowiem picie to choroba, haniebna, grzeszna, pełna smutku. Nie sądzisz, chmielu niewolniku? Wierz mi, jesteś już w gorzkich łańcuchach, zawieszony w marskości piwnicy. Dobra, idziemy z nią zagadać. Od dawna znana ci ezoteryczna kobieta stoi z opuszczonymi ramionami i spogląda w kierunku nieszczęsnych bimbrowników, nucąc sobie smutną piosenkę pod nosem. Warna banana to smutny owoc. Nikt nie jest jej wyznawcą i nikt nie jest jej przyjacielem. Chciała ocalić świat, dzieciom nieść nieco radości, ale każdy chce tylko pić i pić. Piękna piosenka. Nikt nie chce być jej przyjacielem. A może psa jej oddamy, co? Nie, to chyba nie jest dobry pomysł. Biedny pies. Zauważając cię, kobieta wzdryga się i szybko odzyskuje swą dawną zwinność. O, witaj dziecko, ładny pies. Powiedz mi, czy moje przemówienie o szkodliwości alkoholu uwolniło cię od niewolnictwa alkoholowego? Sądząc po twojej przeoranej cerze, sama nadal jesteś niewolnicą. Warna banana się wzdryga. Nagle nie jest już zmęczoną, przytłoczoną życiem kobietą, którą wydawała się być chwilę temu, lecz wściekłą furią. Tak, moja krew jest często mylona z winem przez słowa mojej poprzedniej inkarnacji, ale warna banana nigdy nie rozcieńczy jej bezbożnym alkoholem, nigdy. Cóż, dmuchaj, jeśli nie mam racji, przeproszę. Co za bezczelność. Cóż, może i łyknęłam trochę śmiercionośnej mikstury tych żałosnych bimbrowników, żeby pokazać moim uczniom okropny wpływ alkoholu na duszę. Devi Krishna skrupulatnie opuszcza oczy i na wszelki wypadek odsuwa się od ciebie. Mam cię, ty żałosna pijaczko. Dobra, nie kontynuujmy tego. Devi Krishna krzyżuje ręce na klatce piersiowej i potrząsa głową. Co ja tutaj robię? Boję się, że jesteś głuchy na moje słowa.
Bimbrownicy też wyraźnie nie dbają o moją mądrość, a przecież to na ich nikczemny alkohol skierowałam mój święty gniew. Kobieta wzdycha smutno. A jeja, co ja mam z tobą zrobić, kobieto? Cóż, dla mnie to jest bardzo interesujące. Szeroki uśmiech mimowolnie pojawia się na twarzy sekciarki. Twoje słowa napełniają moje serce radością i przez chwilę zapominam, że moja święta misja, by złapać w morzu grzechu zwinne ludzkie dusze, zakończyła się chwilowym, ale niepowodzeniem. Devi Krishna z godnością otrząsa swoją względnie białą szatę. Teraz też jesteś jednym z moich uczniów, choć ciernista była twoja droga do świecącej tysiącami diamentów prawdy. Skończyliśmy już w tym żałosnym miejscu. Poza tym mieszkańcy pustkowi nie są jeszcze gotowi na moją kosmiczną mądrość. Nasza trasa dobiegła końca i wracamy do krasnoznamionnego. Przywódczyni kultu kiwa głową do ciebie i odwracając się zaczyna odchodzić. Jej ponurzy parafianie podążają za nią. Koniec trasy? Więc można zaraportować grzybiarzowi, czyli Igorowi, tak? Dobra, chodź, Julbars. Porozmawiamy jeszcze z bimbrownikami, zobaczymy, czy u nich tutaj coś się zmieniło. O, pamiętajcie tego gościa? Uratowaliśmy mu życie, bo on tam pił ten bimber, nie? W ogóle. Blady mężczyzna staje się żywszy, gdy się do niego zbliżasz. Radośnie zaczyna klaskać i wyciąga swoją rękę, aby ci ją podać. Witaj, wybawco! O, jak się czujesz? Czuję się jak milion rubli. Gdy przestałem pić diesel, albo raczej gdy zostałem wyleczony z tego cholernego syndromu Krasnowa, moje życie nabrało sensu i odzyskałem apetyt. A nie ma nic lepszego niż dobry apetyt. No wiadomo. Dobra, tutaj już z nim ogólnie gadaliśmy, nie? Nic nowego nie będzie. Mhm. A ty coś tutaj fajnego miałeś? A to ten koleś od dynamitu, tak? Dobra, ale na pewno chciałbym z tym szefem ich pogadać, bo tam nam kiedyś czegoś brakowało, nie? O, możemy kupić ropę w sumie. Ropa się może przydać. 48 rubli. 48 rubli. Ej, jak to foliowa czapka tylko za 1 rubel? Przecież to jest potężny przedmiot. Chroniący przed... jak to było, mikrofalowym efektem sondowania mózgu. Co to ma znaczyć? Dobra, damy tutaj... Co damy? Co damy? Fajnie, że ta osełka też wpadła. Szkoda, że nie ma jakiejś kasy. Tytoń zostawiamy do kraftu na pewno. 42 ruble, tego się pozbędę. I pozbędę się tych butelek i mamy 48 za 48. Dobra, niech będzie. Julbars, ale ty jak masz ze mną chodzić, to też będziesz coś dźwigał zaraz. Nie obchodzi mnie, że tylko 5 kilo udźwigu. Będziesz psem pracującym. Zresztą zobaczymy jeszcze, co widzowie w ankiecie powiedzą. Serioga, on coś miał ciekawego? Czego nie kupowałem kiedyś, bo byłem biedny jak mysz kościelna? Jeden rubel jakiś ma, nie chcę. Interesuje mnie ten koleś. On tutaj stawiał jakieś opory, nie? Jeżeli chodzi o gadkę. Skręt, użyj. Zobaczymy teraz, jak to pójdzie, jak tam moja charyzma. 7 punkcików, tak, weź sobie zapal. Znaczy, nie powinienem palić przy Julbarsie, nie, bo on się biernie zaciąga, nie. No ale dobra, na chwilkę chociaż. Dobra, czy coś się tutaj zmieniło? O, wygląda na to, że twój naturalny urok zaimponował temu bezkompromisowemu starcowi. O, i teraz można z nim gadać. No i to mi się podoba. Dobra, czy możesz mi powiedzieć, w jaki sposób straciłeś oko? No co, spodziewałeś się opowieści o jakimś zbłąkanym pocisku? Albo że straciłem oko w walce z jakąś bestią? To nie było takie romantyczne. Sam je sobie wydłubałem na krótko przed wybuchem wojny. Rąbałem drewno, chwila nieuwagi i w moim oku znalazła się ogromna drzazga. Nagle było po oku. Ha, monotonność życia. Czym się zajmujesz, powiedz? Parałem się pędzeniem bimbru jeszcze przed wojną. Byłem leśniczym, gdy popularne było kempingowanie w tych rejonach. Ponadto, co po niektórzy mieli tu domki letniskowe. Często wysyłali do mnie ludzi mówiących do mnie: Pietrowicz, czy byłbyś tak miły i urozmaicił nam nasze wakacje? Więc im pomagałem, bo czemu im nie?
więc czemu i nie, bo czemu i nie? Oczywiście było to nielegalne, ale kto by tu przyjeżdżał, aby to sprawdzać? O, skoro byłeś leśniczym, to znaczy, że byłeś jednym ze rdzennych mieszkańców, mam rację? Mężczyzna uśmiecha się z zadowolenia. Wygląda na to, że jestem rdzennym mieszkańcem. O, mógłbym opowiedzieć tyle historii z czasów mojej służby. Pamiętam, że było dwóch kłusowników, których zawsze przepędzałem. Siemion i Walery. Seryjni przestępcy. A teraz po wojnie, kto by pomyślał, ja i Siemion zostaliśmy przyjaciółmi. Wszystko się zmienia. Główny bimbrownik uśmiecha się i ostrożnie poprawia opaskę na oku. Mieszka w Otradnoje, o, wiosce na północ stąd. Jest już stary, nawet starszy ode mnie. Gdy tylko dopisuje mi zdrowie i mam czas, to wpadam do niego na kieliszek Chifiru. Chciałbym też znowu spotkać się z Walerym. Słyszałem, że on też żyje w tych okolicach, ale ukrywa się przed ludźmi. To przykre. O, może jeśli go spotkam, to go od ciebie pozdrowię. O, tak, jeśli go spotkasz, pozdrów go ode mnie. O, jakieś zadanie dostaliśmy. Powiedz mu, że leśniczy Pietrowicz zaprasza go w gości. Ale gdzie zamierzasz go znaleźć? Siemion nie słyszał o nim od wieków. O Walerym dowiedziałem się od pewnego podróżnika. Rzekomo zauważył pewnego starego kłusownika w lasach nieopodal stąd. Może jeśli by się wybrać na spacer po pobliskich terenach? Czuję, że się na niego natknę. O! Dobra, mamy zadanie. No widzicie, to opłaca się czasem zapalić skręta, podnieść charyzmę, tu coś zagadać, nie? Jakieś zadanko wpadło. I 17 punktów doświadczenia. O, co możesz powiedzieć? Ale ciekawe, on mówi o tym Siemionie w Otradnoje. I o Walerym, którego szuka, tak? Ale ten Siemion w Otradnoje to jest ten. To jest ten dziad, któremu pomagaliśmy zbierać kukurydzę. Ten, który mi dał spluwę, który mnie nauczył tej sztuki przetrwania tam trochę. To jest on. Ten, który to sz tak mówił zamiast S, nie? O, to jakiś znajomy tego gościa. I szuka ten jeszcze jakiegoś innego znajomego, jakiegoś Walerego. No dobra, będziemy go szukać, może na niego trafimy. Co możesz powiedzieć o tym miejscu? Tak, to urocze miejsce. Przed wojną było jeszcze bardziej urocze. Chciałbym, aby można było ponownie ujrzeć ją w przedwojennym stanie. Zachodnie pogórza były wówczas uważane za rezerwat przyrody, albo tylko część tych terenów. Część z nich stanowiły tereny łowieckie, które były zarezerwowane dla urzędników. Na wschodzie i wzdłuż brzegu panuje subtropikalny klimat, podczas gdy tu mamy umiarkowany. Jest też tu mnóstwo zwierzyny, a rosnące tu sosny są tak ogromne, że potrzeba co najmniej dwóch osób, aby objąć pień. Zasmucony wspomnieniami mężczyzna gorzko wzdycha. Z powodu bomb klimat uległ zmianie. Nie zrzucono bomby na ten konkretny rejon, ale i tak jest to tu odczuwalne. Lasy umierają, wzgórza zmieniają się w wydmy i z dnia na dzień zostaje coraz mniej zwierząt. Wygląda na to, że nawet ilość mutantów się zmniejsza. Życie powoli opuszcza to miejsce, a winny jest nikt inny niż my, słabi duchem, bezmyślni ludzie. Bez obaw, staruszku, koniec świata już nastał, teraz może być tylko lepiej. Nie było żadnego końca świata, po prostu cofnęliśmy się w rozwoju o 100 lat. Ponadto rozpadły się stare państwa. Nawet nie wiem, czy rozpadły się wszystkie, czy nie. Nie, obawiam się, że tym razem naprawdę rozzłościliśmy Matkę Ziemię. I właśnie z tego powodu stawiamy czoła prawdziwemu zagrożeniu, kresowi cywilizacji i całej ludzkości. No, smutny wniosek. Słyszałeś może jakieś plotki? Plotki? To nie są plotki. Nie dzieje się tutaj nic poza smutnymi rzeczami. Ostatnimi czasy zaginęła córka miejscowych rolników. To była taka kochana dziewczynka. Obawiam się, że nie stało się jej nic dobrego. O, on jeszcze nie wie. To mówi o Maszy, no nie? Która przychodziła tutaj czasami do nich, tam z tej farmy, nie? Co ją tam zgwałcili, zabili, no nie? Ci trzej goście od Dana. No... 53 ruble, co wyciągamy coś od niego też? Sól może, ej. Przecież sól trzeba wyciągać. A sól powinna być tania. Kumaci wiedzą, o co chodzi. No dobra, dam ci ten kastet. Bo Fidel nie ma takich sztuk walki.
A nie będę mu inwestował w sztuki walki, tylko w spluwy dalej, nie? Bo on będzie super strzelcem. No nie wiem, masz tu baterię jeszcze, chcesz? Niech tak będzie. Okej. No bo chyba woda po ogórkach. Nie, dobra, starczy. Lepiej już pójdę. No dobra. No to chyba tutaj wszystko. Tu mieli jakieś kosze na śmieci gdzieś oni? Czy nie? Nie, chyba nie. Chyba koszy na śmieci. A tu był, ale się jeszcze nie uzupełnił, tak? Kosz na śmieci się jeszcze nie uzupełnił. Dobra, no to co, wychodzimy dalej na pustkowie. No, trzeba by iść w kierunku tego krasnoznamionnego tam. Pieseł 30 na 71. Nie wiem, może go jeszcze podleczyć. Może jakiegoś steampaka mu w dupsko zasadzić i był uzdrowiony dużo bardziej, dużo szybciej. Ty. Julbars. Nie bój się, chodź tu, będzie wszystko dobrze. Dobry pies, dobry. O, 24 punkty zdrowia. No, w sumie mogło wylosować więcej. Już mu lepiej jest. Dobra, zjedz sobie jeszcze mięsko, dobra, mielone. 50, dobra, jeszcze sobie zjedz. Wiecie, tak nie chcę z nim chodzić po tych pustkowiach. Ciągle piątkę mu losuję do odzyskiwania punktów zdrowia, nie? Dobra, steampaki zabieramy mu. Jak będziesz chciał, to sobie zjedz trochę miejsc, trochę mięsa. Okej, wychodzimy na pustkowie z Julbarsem. No i idziemy w kierunku krasnoznamionnego, zgodnie z planem, co? Okej. Wyprawa trwa. Głodny jestem. O, to dobrze, podleczymy Julbarsa jeszcze, jak będziemy jeść tutaj puszki, to on też coś tam sobie zje, nie? O, wilczarz, aha, nie, to było na skutek tego jedzenia ostatnio. Myślałem, że podczas wyprawy sobie odzyskał. Podgrzyj cynę. Uwaga, przygotuj. Ta, Julbars odzyskał 7 punktów zdrowia. No to chyba jest uleczony na maksa, nie? Ta, 71 na 71. W ogóle niewiele mu brakuje do poziomu, ma 480 na 500. Będzie miał drugi level. Szansa na krytyk 6%, to więcej ode mnie ma. W ogóle ma 10 zwinności, no co za pies. Ładnie, skupienie 8. Pierwszą pomoc można mu w ogóle dawać. On ma więcej przetrwania ode mnie. Dzięki niemu mamy teraz szansę na różne ciekawe wydarzenia w terenie. Ciekawe. No dobra, zawijamy się stąd. Gdzieś mnie wywalili na środek pustkowi znowu. Tu trzeba iść. Chodź, Julbars. Wszystko będzie dobrze. Coraz więcej napromieniowania mam. Trzeba będzie kiedyś się delikatnie odpromieniować, że tak powiem. Julbars, idziesz? Idziesz. Fidel tam na tyłach pilnuje. Dobra. Jestem najedzony. Aha, no i ten przystanek numer 10. Ale tutaj jakaś zasadzka będzie na bank, z tego co ja kojarzę. Musimy uważać. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby ładować się w zasadzkę brody z twierdzy Straży Granicznej z jakimiś zardzewiałymi spluwami. Ale może Julbars by wytankował wszystko. Zostawię to na razie w spokoju. Krasnoznamionny jest teraz priorytetem. Idziemy. O, może przejdę też tutaj jakoś tym skrótem. Znaczy skrótem, no, żeby zaoszczędzić czas tutaj. Jakoś tu się ustawię. Tutaj czas nie płynie. I teraz możemy iść dalej. Tędy. Czy jeszcze zdążę zgłodnieć po drodze? I czy coś się wydarzy? Na pewno już nie ci bandyci od książek. Zasadzka bandytów. Zróbmy negocjacje może, na spokojnie. Nie wiem, co tam mają. Mówię, z zardzewiałymi broniami na razie to nie ma co tutaj kombinować. Sukces, okej. Spokojnie, idziemy dalej, nie prowokujemy nikogo. Przyjdzie czas jeszcze na jakieś walki na pustkowiach, takie solidne. O, głód narasta.
Rozbijmy sobie jeszcze obóz tak tutaj przed tym przed wejściem na te obszary. 1400 na 1500, jeszcze jedną puchę sobie obalimy. Podgrzej cynę. No tak dużo miałem tych puszek, ale schodzą, co? Pomału. Jak tam z tymi puszkami stoimy? A 12 mamy, kurde, dużo ich jest. One w ogóle ważą wszystkie 7,5 kilo. No, tak to wygląda. Okej. To co, wpadamy do Krasnoznamiennego. Tak jest. No i dotarłem za dnia tutaj, więc jeszcze nie ruszymy sprawy z tą fałszywą mumią Lenina. Nie szkodzi. Nie szkodzi, to się wszystko porobi. To co, może tym razem jakoś dokładniej się tu rozejrzymy? Ja wiem. A coś tam się pomyśli. Ale chyba najpierw... Nie, może jeszcze nie. Na pewno Stratek, na pewno Abraham, na pewno Strażnik tutaj będzie do porobienia. Ale myślę, że to już sobie zostawimy na następny odcinek. Dzisiaj taki troszeczkę krótszy, jako że niedługo wychodzę. No i ankieta odnośnie wilczarza Julbarsa, tak? Czy zostawiamy go gdzieś w dobrych rękach? Poszukamy dla niego jakiegoś domu, czy bierzemy go ze sobą na akcje różne po pustkowiach tam? Głosujcie. A póki co, to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie.